dzisiaj nasze oczy zwrócone są ku Matce Bożej. Pragniemy z bliska kontemplować tajemnicę Najświętszej Marii Panny, wybranej, uświęconej, tej, która staje się naszą Matką. W testamencie Jezusa Chrystusa z krzyża Jan w imieniu nas wszystkich przyjmuje Matkę Bożą do siebie. Wielkie wyróżnienie, wielki dar Boży. Niektórzy mówią, że sam fakt tego, że Jan, umiłowany uczeń Jezusa, jest obok krzyża, wierny, sprawia, że Jezus właśnie jemu oddaje swoją matkę. Nasza wierność przy Jezusie sprawia, że nasze serca zaczynają napełniać się miłością do Matki Bożej. Podążanie za Jezusa sprawia, że tak jak On kocha swoją matkę, my też ją kochamy i też jej ufamy. Przyjmujemy ją do naszego domu i za tym słowem kryje się to wszystko, co jest nam bliskie. Nasze zmagania, trudności, nasze plany i nadzieje, nasze życie duchowe, rodzinne, zakonne, kapłańskie. Chcemy przyjąć ją do naszego domu. Podążając też trochę za świętym Józefem, wyróżnionym obecnością Marii Jezusa, jego dom staje się sanktuarium, gdzie praca i życie rodzinne skupia się na tym, co Boże, na tym, co ważne, na tym, co esencjalne dla życia człowieka. Podstawa, czyli adoracja jedynego Boga. Tak jak święta Elżbieta przyjmuje Najświętszą Marię Pannę do swojego domu i po jej pozdrowieniu dom świętej Elżbiety napełnia się Duchem Świętym. Elżbieta wyznaje, jak to, że Matka mojego Boga przychodzi do mnie. Poznanie tajemnicy Boga, tajemnicy objawionej przez Ducha Świętego obecnego w jej domu. I dzisiaj, wsłuchując się w Ewangelię, tak jak święty Jan, my też pragniemy przyjąć Matkę Bożą do naszego domu, aby kontemplować tajemnicę niepokalanego poczęcia. To imię Matki Bożej. Jestem niepokalanym poczęciem. Wybrana, pełna łaski, która staje się dla nas inspiracją, wyzwaniem i wzorem. Też chcemy być pełni Ducha Świętego, napełnieni łaską, blisko Chrystusa. Pragniemy żyć z Chrystusem na co dzień. Myślę, że wielkim wyzwaniem jest dla nas wszystkich wcielanie tego wszystkiego, co przeżywamy na poziomie duchowym, w liturgii, w modlitwie, aby potem w życiu codziennym, w cnotach, w darach Ducha Świętego przekazywać, dzielić się z innymi. To jest wielkie wyzwanie, połączyć Kościół z życiem codziennym. Przeżywanie Chrystusa na co dzień, w tym, co drobne, czasami błahe, niewidoczne dla innych, jest wyzwaniem, które przybliża nas do codzienności życia Najświętszej Marii Panny. Wsłuchiwanie się w jej słowa w Kanie Galilejskiej, uczyńcie wszystko, co mówi mój Syn, to powołanie do codziennej wierności Chrystusowi. Tak jak to kontemplujemy w ikonie jasnogórskiej, Matka Boża ukazuje Jezusa, pokazuje, wskazuje Jezusa i prowadzi do Jezusa. Sprawia, żebyśmy byli bardziej wierni Jego słowom, zbliżali się do Niego i tym samym doświadczali cudu Bożej mocy, Bożego miłosierdzia w czasie słabości, tak jak przeżywali to uczestniczący w weselu w Kanie Galilejskiej. Brakuje wina. Jak często nam brakuje czegoś ważnego, albo nawet i czasami czegoś drobnego, które sprawia, że życie staje się inne. Jakość naszego przeżywania codzienności wzrasta. Dzisiaj kontemplujemy poprzez Ewangelię krzyż Jezusa, centrum naszego życia. To oddanie się naszego Króla, którego tronem jest krzyż. Naszej Matki, oddanej, wiernej, przeżywającej razem z Chrystusem, pragnienie zbawienia świata.